Witam serdecznie, jesteśmy na pasiece. Tym razem widzimy wszystko z góry. O, tam widać, o, pasieczka z góry. Tak, już widać tam, o, odwróciłem przypadkiem przed chwilą korpus. Tak, już karteczki są na pasiece poprzypinane. Słuchajcie, ja mianowicie jestem u mnie na dachu. Słuchajcie, i robię, słuchajcie, nawłoć, tak, robię te moje kije, idziemy, możemy zobaczyć, jak ja to robię, mam takie prawidło, o, mam takie prawidło i układam, a potem są kijami związane, tak, więc wszystko jakoś jest. Elegancko. Idziemy, może kamera nie spadnie. Idziemy działać. Teraz to już idę grubo. Wczoraj jeszcze Ewelina mi trochę pomagała robić, że z dołu jeszcze mi ciepała na dole, ale zauważyłem, że można to robić też i u góry dość sprawnie, więc odplątuję pęczek. I jadę z układaniem tej nawłoci. Stwierdziłem, że robię tylko dwa takie jakby poszycia na cały dach. Nie? Później będziemy dopychać do tego. Do tego można dopychać. Ja już widzę, nie? Że ten dach to można go później dopychać. Fajnie. Że to wszystko będzie jakoś sobie działać. Całkiem dobrze. W razie czego później mogę dopchnąć to też końcówkami od pików różnych, tak. Ten dach może naprawdę tutaj duże rzeczy nadal nawtykać. Ja też nawtykam prawdopodobnie później. Zobaczę, jak będę wyglądał z trzciną i tak dalej. Może taką trzcinę z czesania czy coś także właduję, tak, w dach. Czy tą grubą taką, co tam gdzieś poznajduję, to poodkładam na kubkę i co mi odpadnie i później podobijam. Tak, żeby był gęściejszy. W tej chwili układamy tą jedną stronę. Później będziemy układać drugą. Tak. Jakoś to się dzieje. I ten dach sobie, o. Powoli, trochę przetrzepię nawłoć tego najgorszego o kolano i to by można było nawet i większy taki daszek ułożyć, ale uważam, że do takich szop, tak, to można dawać jeszcze tego większą grubość. To jest mój daszek oczywiście testowy, pierwszy taki robiony tutaj właśnie, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. I potem, jak w przyszłości będę coś robił, to że będę już bardziej wprawiony i uda się to zrobić oczywiście lepiej, tak? Lepiej. Przy zastosowaniu może także lepszych tych materiałów, a nie to, że tylko gałęzie i jakiś tam drut, tak? Tylko, że już można stosować coś bardziej może, tak? A tak po prostu pasiecznie tutaj można się bardziej bawić i nie kombinować tutaj, żeby to było nie wiadomo co. Ja chciałem robić tutaj na trzy warstwy takie, ale mówię dobra, później się dobiję i tyle, tak? Ta moja budowla z gałęzi to jest i tak całkiem spora. Tej nawłoci to naprawdę też trzeba tego naciąć, żeby do tych kijów mieć, żeby to powkładać. Widzę, że to całkiem znośnie wychodzi. Ten dach całkiem fajnie wygląda. Tu jak mam teraz to dołożone, to ja jeszcze później będę dokładał tak od góry do tego prawidła. Jeszcze do rypie, że tak powiem. Tam ta dolna strona, to po niej właśnie chodzę, też była tak zrobiona i wszystko jest całkiem ok.
Później oczywiście pod te gałęzie trzymające te poszycie można właśnie napychać. A to gałęzi, a to czegoś, a to trzciny. Tak, jak to się jeszcze dopchnie do tego, co tutaj już najbardziej, te druty można wszystkie pościągać od środka, tak? Bo to wszystko jest ściągnięte drutami do, od wewnętrznej strony. Więc można to cały czas dopiąć do maksa i później można jeszcze dokładać sobie na przykład, tak? Trzcinę czy czegoś. Takim sposobem od tu sobie buduję ten mój dach. W planach już tak później, to jak będę robił pasiekę na gołym polu, tak, to będzie tak, że pasieka wokół będzie osłonięta ścianami takimi i pasieka będzie miała dach taki właśnie, tak, czy to trzcinowy, czy to właśnie, ja uważam, że ja będę chyba robił miksy, że podstawowe poszycie będzie położone z nawłoci, a z zewnątrz będzie tak dołożona jeszcze od góry warstwa trzciny. Nie? Że ona będzie robić tą funkcję deszczową, a te główne poszycie, ta gęstość, taki to wszystko, to będzie robić ta nawłoć. I to świetnie, uważam, się współgra. I tak pasieka będzie stała na takim jakby, takie jakby sterniki, coś takiego, nie? Że to będzie półotwarte. Tak, i tak na 20 uli to będzie takie coś stworzone. W jednym rządku. Żeby to było fajnie, nie? Takie coś. I wtedy będzie można sobie pracować przy takich ulach i słońce nie będzie naparzać. I to będzie przewiewne, bo to te ciepło ucieknie. I co? I nie trzeba będzie mieć daszków przy ulach, tak? To będzie, mówię wam, tylko u góry mata trzcinowa i wio. I to będzie pasieka pod domem, to będzie bardzo szybka sprawa. I to już, tak, w środku już, jak mamy takie coś, że domek by był z trzciny czy na błoci i w środku, to w środku już mogą być ule z deski, tak? Bo to wszystko by się działo. Wszystko by się działo. Nie? Takie ule, jakby sobie tak były. I tak będziemy próbować robić później. O, i takim sposobem chciałem zaprezentować. Układam sobie nawłoć na mój dach. Dach stoi, można po tych wszystkich moich konstrukcjach śmiało sobie wędrować. Jakoś, uważnie, ale można. O, proszę bardzo. Dach się ułożył kawałek, tak? Elegancko. Tu będzie jeszcze dopchnięte. Tak, i na tą szczyt to jeszcze tak bardziej dopchnę może. Żeby już się nie szczypać, żeby już później może nie włazić. Będziemy próbować, może trzciny dołożymy. Tak, i pasieka elegancko stoi. Tak, mam tego kwasu. Na razie to po kolei po prostu te ule sobie robię, że sobie chyba przekwaszę je, nie? Widzę, że te, w tym tygodniu już trzeba będzie tam wystartować. Przed chwilą jednej rodzince włożyłem sobie kwas. I zobaczyłem, że bardzo dużo się zrobiło tych pszczół, więc można już startować w tym tygodniu, pod koniec lub w połowie. W moim przypadku, że można było gdzieś dalej powypełniać spody, że dół, nie? Wypełnić i tam już można też grzebnąć, nie? Tak, i jak coś od tyłu budują, to można także spróbować, że elegancko już dołożyć coś, nie? Tak, jakby było im coś brakło, czy coś już można włożyć tak pomiędzy może bardziej, nie? Że przed ostatnią ramkę im coś tam włożyć. Tak, będziemy badać. Jeszcze susz mam jakiś, może przebiorę, może gdzieś dołożę do mniejszych rodzinek, nie? No i zobaczymy, jak to będzie. Tymczasem tu się robi mi pięknie dach. I to było to wszystko. I życzę wam miłego dnia. Ja pędzę dalej na robocie. I życzę powodzenia. Stefan się wypasa dzisiaj. Pięknie.